Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Tramwaje dojechały już teraz na Gagarina, więc zapraszam Was na zapis konferencji prasowej, jak wyglądało oficjalne otwarcie nowej trasy tramwajowej w Warszawie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Gagarina. Dobrze, szanowni państwo, wygląda na to, że jesteśmy w komplecie. W związku z tym zapraszam. Dzisiaj przepiękny dzień dla nas, ważny i myślę, że przede wszystkim dla mieszkańców i pasażerów. Zapraszamy do przejażdżek nową trasą tramwajową, która stwarza zupełnie nowe możliwości komunikacyjne, a po drodze między innymi Łazienki Królewskie, więc jest bardzo ciekawie. Pozwólcie, że przywitam sprawców tego dzisiejszego wydarzenia na czele z prezydentem miasta stołecznego Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jest z nami również Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy. O, tutaj odsłonię pana przewodniczącego. Witamy serdecznie panią Joannę Lech, dyrektorkę Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Dzień dobry. Jest z nami także Joanna Świderska, dyrektorka Departamentu Projektów Miejskich w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jest z nami oczywiście Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. Jest prezes tramwajów warszawskich Wojciech Bartelski i członek zarządu tramwajów Konrad Niklewicz. Jest z nami także w sportowym stroju Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy. Witamy przedstawicieli dzielnicy Mokotów z burmistrzem Rafałem Miastowskim na czele i witamy również bardzo serdecznie naszych gości, posłanki Katarzynę Piekarską, Dorotę Łobodę i Michała Szczerbę, posła oczywiście. I proszę państwa, są z nami także przedstawiciele wykonawcy. Widziałam pana prezesa Artura Popko z Budimexu, są też przedstawiciele firmy Balzola, także witamy wszystkich bardzo serdecznie, a ja oddaję głos panu prezydentowi, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, dlatego że po ponad 50 latach tramwaj znowu tutaj wrócił na ten odcinek pomiędzy ulicą Czerniakowską a ulicą Belwederską. To jest część tramwaju na Wilanów, ta odnoga, którą zapowiadaliśmy. Bardzo się z tego cieszę. Wszyscy się teraz tutaj zastanawialiśmy, czy ktoś miał w ogóle szansę z nas jechać tym tramwajem ponad 50 lat temu. Moja babcia mieszka na rogu Rakowieckiej i Puławskiej, więc zastanawiam się, czy jest możliwe, że jako roczne dziecko mama mnie wzięła na ręce i tym tramwajem przejechałem. Tego nie wiem, nie zostało to nigdzie uwiecznione, ale bardzo się cieszę, że ten tramwaj tutaj powraca, bo jest bardzo potrzebny. I tak jak państwu powiedziałem, jest częścią tramwaju na Wilanów. No oczywiście budowa tramwaju na Wilanów jest przez cały czas kontynuowana, bo ta część tej trakcji, która zjeżdża po ulicy Spacerowej, będzie służyć zarówno obsłudze tego odcinka, jak i również tego odcinka, który będzie jechał na Wilanów. W ogóle ten fragment miasta się zmienia. Chciałem bardzo podziękować wykonawcom i firmie Balzola, i firmie Budimex, bo tutaj rzeczywiście chcieliśmy dotrzymać tego majowego terminu i się udało. Mamy zupełnie nową odsłonę ulicy, ścieżki rowerowe, bardzo, bardzo dużo zieleni, z czego się bardzo cieszę. Jeszcze trwają, drodzy państwo, drobne prace naturalne, bo zależało nam na tym, żeby ten tramwaj uruchomić i dzisiaj o godzinie 4 rano ta linia ruszyła. Będzie obsługiwana przez Hyundai, jak państwo widzicie za mną, zresztą to też jest jedyny tego typu peron w Warszawie, gdzie tramwaj będzie mógł jechać w drugą stronę, po to, żeby dotrzeć na Bemowo i na Wolę w godzinach szczytu na Bemowo, natomiast będzie też tak krótszy odcinek na Wolę. Bardzo się z tego cieszymy, bo rozbudowa linii tramwajowych jest dla nas absolutnym priorytetem. Przez cały czas stawiamy na komunikację miejską, która jest najlepsza w tej części Europy i cieszę się, że możemy kontynuować oddawanie kolejnych linii tramwajowych, tak jak to zapowiadaliśmy. Do tego oczywiście nie byłoby tego wszystkiego bez wsparcia z Unii Europejskiej, bo choćby sam tabor został kupiony ze wsparciem z Unii Europejskiej, za to, że też chciałem podziękować przedstawicielom rządu i pani dyrektor.
te rozmowy zawsze się toczą w dobrej atmosferze. No i oczywiście, drodzy Państwo, liczymy, że wraz z odblokowaniem KPO, odblokowaniem unijnego budżetu będzie możliwość pozyskiwania pieniędzy z Unii Europejskiej na tym samym poziomie, co do tej pory. Przypominam, dlatego że 1 maja mieliśmy rocznicę, 9 maja mieliśmy Dzień Europejski, trwa kampania do Parlamentu Europejskiego, więc warto przez cały czas przypominać o tym, że gdyby nie te olbrzymie pieniądze, ponad 18 miliardów złotych z budżetu unijnego, trudno nam byłoby planować te duże inwestycje, zwłaszcza w komunikację miejską. Komunikacja miejska zmienia się dzięki naszej determinacji, ale zmienia się również dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłem sam przejechać się 11. No i oczywiście zapraszamy wszystkich warszawiaków do tego, żeby korzystali z nowej linii, a my koncentrujemy się na tym, żeby kontynuować pracę nad tramwajem do Wilanowa, tak żeby oddać go w terminie. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękujemy i zapraszam wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Sławomir Potapowicz. Bardzo proszę. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jednym z priorytetów poprzedniej kadencji, ale i obecnej, jak mam nadzieję, Rady Warszawy, było inwestowanie w komunikację miejską. Zresztą, jak dokonywaliśmy podsumowania, jak robił to pan prezydent Trzaskowski, możecie Państwo zapoznać, czy mogliście Państwo zapoznać się ze skalą zakupów, jakie dokonywaliśmy w tabor miejski, zarówno autobusy, tramwaje, metro warszawskie, ale i SKM. To pokazuje, jak istotnym i ważnym elementem rozbudowy naszego miasta jest postawienie na komunikację miejską. Dziś otwieramy fragment większej inwestycji, jaką jest tramwaj na Wilanów. Dziś też możemy spojrzeć, jak buduje się w sposób nowoczesny. Ta inwestycja to nie tylko położenie torów, ale też inwestycja w wodociągi, w kanalizację, ale też nowe nasadzenia, nowe drzewa, które są również, jeśli chodzi o te wyzwania, przed jakimi stoi Warszawa, przed wyzwania cywilizacyjne, wyzwania komunikacyjne, istotnym elementem tworzenia i budowania tkanki miejskiej. To także, co dla mnie jest szczególnie istotne jako zapalonego cyklisty, ścieżka rowerowa, która wpisuje się w cały kręgosłup ścieżek rowerowych, których mamy w Warszawie już ponad 700 kilometrów. To pokazuje, na co dzisiaj jako Warszawa, jako samorząd stawiamy i w tym zakresie jako klub, w szczególności Koalicji Obywatelskiej w Radzie Warszawy, chcę zapewnić pana prezydenta, że tak jak dotychczas wspieraliśmy pana prezydenta w tych zmianach, które są prowadzone w Warszawie, tak dalej w Radzie Warszawy, panie prezydencie, będziemy, jak sądzę, pańskim sprzymierzeńcem w realizowaniu tej nowej polityki miejskiej, budowaniu nowego centrum Warszawy i rozbudowy komunikacji miejskiej, która staje się istotnym i ważnym elementem i alternatywą też dla naszych mieszkańców z możliwością szybkiego i łatwego dojazdu do centrum Warszawy. Bardzo dziękuję wykonawcy, bardzo dziękuję tramwajom warszawskim, przede wszystkim bardzo dziękuję panu prezydentowi za realizację tej inwestycji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak wiecie, jak nas znacie, my unikamy jakichś sztucznych sytuacji, więc tu normalnie za naszymi plecami, a przed Państwem odbywa się ruch pasażerski, także no, pewnie też nie będziemy tutaj za długo stać, żeby tutaj nie utrudniać, ale oczywiście zapraszam Państwa do pytań. Tu na szynach stoi mój kolega z mikrofonem. Bardzo proszę, zachęcam do pytań w sprawie związanej z naszym dzisiejszym spotkaniem, ale oczywiście jeśli później są inne kwestie, to również proszę uprzejmie. Oczywiście, panie rzecznik. Dzień dobry, panie prezydencie. Marcin Owczarek, Radio Kolor. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło tematu konferencji, a konkretnie tego peronu. Rozmawiając z mieszkańcami, rozmawiając z pasażerami, nieco są skonsternowani, ponieważ nie wiedzą, do którego tramwaju wsiąść, gdzie tutaj się udać do centrum. Jeszcze tutaj jest jakieś takie zamieszanie. Czy nie było możliwości jakoś inaczej rozwiązać tego peronu, żeby pasażerowie od razu, intuicyjnie mogli wsiąść do tego tramwaju? A drugie pytanie będzie dotyczyło kamienicy przy Ząbkowskiej 2. Mieszkańcy skarżą się na to, że szczury tam chodzą wielkości kotów i wygrzewają się na słońcu. Czy miasto może podjąć jakieś działania w tym kierunku, aby pomóc mieszkańcom? Z tego co wiem, kamienica należy do ZGN-u, więc może dałoby się coś tutaj zrobić, aby tych szczurów się po prostu pozbyć. Dziękuję. Drodzy Państwo, no, otworzyliśmy ten peron o godzinie 4 rano. Ja myślę, że dosłownie w przeciągu kilku dni wszyscy się przyzwyczają do tego, jak on funkcjonuje. Tak jak powiedziałem, to jest jedyne tego typu rozwiązanie w Warszawie, dlatego że ten tramwaj później rusza w drugą stronę, dlatego te najnowsze tramwaje, które mogą się poruszać w obie strony, w tym sensie, że
mają szoferkę z jednej i z drugiej strony, tak to funkcjonuje. Więc myślę, że dosłownie potrzeba kilku dni, żeby się do tego przyzwyczaić. Wiecie Państwo, że inaczej kiedyś dawniej trzeba było budować pętle za każdym razem, kiedy kończyło się tego typu linie, więc teraz mamy po prostu nowoczesne rozwiązanie. Natomiast jeżeli chodzi o te kamienice, o której Pan mówi, oczywiście przyjrzę się tej sprawie, bo pierwszy raz o tym słyszę i będziemy starali się wspomóc ZGN w procesie deratyzacji. Dzień dobry, Jakub Rybski, RMF FM. Mam pytanie, pierwsze pytanie dotyczy tego, ponieważ przez na kilka dni podczas budowy linii tramwajowej mieszkańcy zostali odcięci od ciepłej wody. No i rozumieją remonty, mieszkańcy rozumieją remonty, ale zastanawiają się, czy no nie dało się zrobić tego lepiej, czy miasto zadbało odpowiednio o mieszkańców Sadyby. A drugie pytanie dotyczy pożaru na Marewilskiej, ponieważ pytanie brzmi, czy miasto zabezpieczyło już jakiś budżet na środki z budżetu na pomoc tym mieszkańcom i czy wiadomo już, jaki lokal tymczasowy zostanie przeznaczony dla kupców, którzy prowadzili handel na Marewilskiej? Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kwestie przeróżnego rodzaju utrudnienia, mogę tylko i wyłącznie przeprosić. No rzeczywiście zdarza się tak, kiedy oddajemy tego typu inwestycje do użytkowania. Przypominam Państwu, że to nie tylko tramwaj, ale również był tu budowany wielki kolektor przez MPWiK. Przerobiona jest cała ulica, ścieżki rowerowe. No, tego typu uciążenia się niestety zdarzają. Staramy się oczywiście, żeby było ich jak najmniej i żeby je eliminować, więc mogę tylko przeprosić. Natomiast jeżeli chodzi o Marwilską, drodzy Państwo, no, na razie ustalamy podstawowe fakty, to jest sprawa najważniejsza. Przede wszystkim wszystkie służby skoncentrowały się na tym, żeby zgasić ten pożar. Wyjaśniane są też przyczyny tego zdarzenia. My oczywiście chcemy pomóc na tyle, ile jesteśmy w stanie wszystkim tym, którzy ucierpieli. Ja dzisiaj, dosłownie za chwilę, spotkam się z władzami spółki. Będziemy poznawali przede wszystkim wszystkie fakty i razem się zastanawiali, co ewentualnie miasto może zrobić. Po drugie, jest kwestia oczywiście czynszu, jest kwestia pomocy samym przedsiębiorcom. Natomiast znalezienie miejsca no, nie będzie łatwe. My przede wszystkim szukaliśmy miejsc na miejskich targowiskach. Ja o tym też będę rozmawiał z samymi przedsiębiorcami, bo chcę się też z nimi spotkać. Na razie tych miejsc mamy ponad 100, a tam tych przedsiębiorców było ponad 1500. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby znaleźć bardzo szybko miejsce takie, w którym 1500 osób mogłyby prowadzić swoją działalność. Więc będziemy rozmawiali o wszelkich ewentualnościach. Natomiast tak jak Państwu mówiłem, ani rząd, ani samorząd nie ma konkretnych pieniędzy i konkretnych instrumentów, żeby pomagać w takiej sytuacji przedsiębiorcom, ale oczywiście będziemy robili wszystko, żeby wysłuchać tych postulatów i zastanowić się, co możemy zrobić, żeby wspomóc spółkę, która zarządzała Marwilską, bo przypominam, że nasz był tylko i wyłącznie i jest dalej grunt. Także seria spotkań przed nami, myśmy się skupiali przede wszystkim na zaradzeniu problemowi, a teraz oczywiście dzisiaj priorytetem będzie to, żeby wspólnie się zastanowić, jak i czy możemy pomóc przedsiębiorcom. Dzień dobry, Jarosław Osowski, Gazeta Wyborcza. Doczekaliśmy się dzisiaj wygodnego dojazdu naszej redakcji, ale ja chciałem zadać pytanie w imieniu mieszkańców nowych osiedli Zakopcem Czerniakowskim. Kiedy oni mogą liczyć na przedłużenie tej trasy tramwajowej, która urywa się dzisiaj na Wisłostradzie i czy rzeczywiście tramwaj do Wilanowa pojedzie od września, bo można mieć duże wątpliwości, jak się patrzy na stan robót dzisiaj. Oczywiście ten tramwaj, panie redaktorze, ma służyć wszystkim tym, którzy tutaj mieszkają, nie tylko i wyłącznie redaktorom jednej gazety. Natomiast poważnie odpowiadając na pana pytanie. Przede wszystkim wszystko zależy od finansów i od finansowania. Jak państwo wiecie, rzeczywiście ta linia tramwajowa, ta odnoga kończy się dokładnie w tym miejscu. Trzecia linia metra ma przebiegać tutaj niedaleko. Tak jest planowana, tak żeby obsłużyć te nowe osiedla. My oczywiście mamy tutaj rezerwę planistyczną, czyli krótko mówiąc, możliwe byłoby przedłużenie tego tramwaju, ale to wymaga znajomości sytuacji budżetowej. My w tej chwili dopiero negocjujemy już na konkretnych liczbach ten nowy system finansowania samorządów z ministrem Domańskim i również będziemy wiedzieli, mam nadzieję, w przeciągu najbliższych miesięcy, na co będą mogły być dokładnie wydawane pieniądze z KPO, bo tutaj liczymy na większą elastyczność Komisji Europejskiej. Natomiast przed nami, i to jest tak naprawdę clue, przed nami decyzje dotyczące kolejnego budżetu Unii Europejskiej. Pytanie, czy duże
inwestycje infrastrukturalne w takich miastach jak Warszawa będą mogły być dalej finansowane z tego budżetu, bo na tym zasadza się no, cała przyszłość i linii metra, i linii tramwajowych. My oczywiście liczymy na to, że takie możliwości będą stworzone. Natomiast w tej chwili my kontynuujemy pracę nad tramwajem na Wilanów. Jak Państwo wiecie, również trwają roboty, jeżeli chodzi o ten okolice dworca zachodniego i później naszym absolutnym priorytetem jest tramwaj na Białołękę, więc po kolei. Po kolei to są te najważniejsze priorytety i też nie jesteśmy w stanie oczywiście realizować tych wszystkich inwestycji naraz. Natomiast faza planowania dopiero wtedy może być rozpatrywana, jeżeli będziemy mieli pewność, że takie fundusze w przyszłości się znajdą. Jeżeli chodzi o tramwaj na Wilanów, no drodzy Państwo, no wszyscy będziemy stawali na głowie, żeby zrealizować te obietnice i żeby we wrześniu ten tramwaj ruszył i mam nadzieję, że tak się stanie. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, ja właściwie co miesiąc spotykam się z wykonawcą, przez cały czas oczywiście jestem w kontakcie ze spółką. Będziemy starali się usuwać wszystkie przeszkody, które mogłyby zagrozić oddaniu tej inwestycji w terminie, który zapowiadaliśmy. Seweryn Lipoński, Polsat News. Panie prezydencie, chciałbym wrócić do kwestii pożarów, serii pożarów, zarówno przy Marywilskiej, jak i w innych miejscach Warszawy, pod Warszawą, również w innych miejscach w kraju. Czy pan wierzy, że to były przypadkowe pożary, czy jednak skłania się pan ku hipotezie, że to mogły być celowe podpalenia? I co pan sądzi o słowach pana ministra Bodnara, który na naszej antenie, zapytany, czy mogą za tym stać jakieś obce wpływy, rosyjskie służby, stwierdził, przyznał, że można tutaj brać pod uwagę również tego typu najczarniejsze scenariusze. Drodzy Państwo, no my w związku z wojną w Ukrainie wszyscy funkcjonujemy w stanie dużo większej uwagi i też taki jest poziom alarmowy w naszym kraju wprowadzony przez rząd. Przez cały czas wszystkie służby monitorują sytuację. Od tego są służby, żeby to wyjaśniać. Ja rozmawiałem z policją i też wczoraj policjanci potwierdzili, że na razie nie ma żadnych dowodów na to, żeby uprawdopodobnić tezę, o której pan mówił. Nie było takich dowodów w realu ani w cyberprzestrzeni. Natomiast też strażacy mówili, że dotarli 11 minut po rozpoczęciu pożaru i że na razie jest za wcześnie, żeby wyrokować nawet, co było przyczyną tego pożaru. Więc krótko mówiąc, nic nie wskazuje na to, że te zdarzenia są ze sobą powiązane. Natomiast oczywiście zarówno pan minister Siemoniak, jak i pan minister Bodnar mają rację, że w dzisiejszej bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej też niczego nie możemy wykluczyć. Ale nie ma na razie żadnych faktów, które mogłyby to potwierdzić. Tak twierdzą służby, bo ja opieram swoją wiedzę na tym, co mówi mi policja, co mówi mi Straż Pożarna. Szanowni Państwo, nie widzę więcej pytań, zatem bardzo serdecznie dziękuję. Dziękujemy Państwu za przybycie, dziękujemy bardzo serdecznie naszym gościom i do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo i dobrego dnia. I tramwaj odjeżdża. Oczywiście w kierunku krańca cmentarz Wolski, bo kursy wydłużone są trochę rzadziej. Co ważne, dzisiaj tutaj mogłem się pojawić dzięki partnerowi kanału, którym jest Koleo, bo ja aktualnie jestem w Sopocie na wyjeździe studenckim. Natomiast teraz tutaj specjalnie się pojawimy, żeby pokazać Wam, jak jest oddawana do użytku nowa trasa tramwajowa. Dzięki Koleo przyjechałem tutaj, bo nie muszę płacić z nimi za bilety na pociągi i mogę to zrobić w ostatniej chwili przez ich aplikację, w której wygodnie sobie zarezerwowałem miejsce obok stolika, gdzie jeszcze mogłem przygotować cały osprzęt, jeżeli chodzi o drona, transmisję na żywo, z polanego nagrywania i w ten sposób dokładnie się przygotowałem, wracając pociągiem, a teraz na chwilę będę wracać ponownie do Sopotu, więc dzięki Koleo miałem tutaj możliwość przyjechania, a Was jak zawsze zachęcam również do korzystania z ich aplikacji, bo całkiem wygodnie i sprawdza się do skutku jazdy. No i rzecz jasna, można kupić bilety na Intercity, Koleje Mazowieckie jeszcze nie, ale jeszcze nie. No, tymczasem wracamy na podsumowanie tego filmu, bądź to było na tyle z tego materiału. I jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami, ja wiznoszę i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Gdzie będę w kolejnych materiałach? W filmach, które nagrałem przed wyjazdem do Sopotu, bo oczywiście oficjalnie mnie tutaj wcale nie ma. Cześć!